Previously on The Witcher Wild Hunt. Pójdziemy na górę i będziemy się kochać. No proszę. Gołąbeczki jednak postanowiły do nas dołączyć. Dobrze się bawiliście? Pewnie. Przecież słyszałeś. A poza tym nie nasza sprawa. Jan, nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. O, Jan pije. Może zamiast tak chlać w milczeniu nadgonimy towarzyskie zaległości. Dobra. Gdzie byłeś, kiedy cię nie było? W Aldersbergu. Polowałem na wyższego wampira. Oho, to są niebezpieczne skurwysyny. I wybredne. Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. To tak jak ja. Nie interesują nas twoje fantazje. Za to ten wampir. Nawet mnie ciekawi, jak sobie poradziłeś. Mój zleceniodawca wydał bal maskowy dla miejskiej śmietanki, żeby go zwabić. Też się przebrałem. I powiem wam, nigdy nie miałem takiego powodzenia jak tamtej nocy. Romans przy pracy? Kiepski pomysł. Wampir mógłby cię zastać ze spodniami na kostkach. No, niby tak, ale z moją aparycją trzeba korzystać z każdej okazji. Może powinieneś na stałe chodzić w masce. A ty z kneblem. No i co z tym wampirem? Dogadałem się z taką młodą alchemiczką, nabombiła się fistechem, wódką i grzybkami, po czym poszła do ogrodu. Wampir ją tam znalazł, napił się, no i walka była tylko formalnością. No tak, jakie czasy, taki szewczyk dratewka. A jak alchemiczka? W porządku, straciła trochę krwi, ale gorszy był kac. Miesiąc piła tylko sok z kwaszeńców. A Lambert? Co u ciebie, Lambert? Trafiły ci się jakieś ciekawe zlecenia, zanim zacząłeś polować na Taulera? A tak. Miałem kontrakt w Lanexeter. Dość intratny, nie chwaląc się. W Kowirze potrafią sypnąć złotem. Wiecie, ile tam dają za utopca? Cicho, teraz ja opowiadam. Więc grasował tam gigant. Napadał na karawany i ściągał ludzi na bagna. I paskudził na gościńcu, przez co łacno poślizgnąć się było. Starczy suspensu, przejdź do rzeczy. Jak wolisz. Okazało się, że to nie był żaden gigant, tylko potulny leśny troll. A za napadami stała grupka rabusiów. I co zrobiłeś? Zabiłem rabusiów dla spokoju. I trolla, bo za jego głowę była nagroda. A, dobra. Pragmatycznie, jak zawsze. Ty też mógłbyś być czasem jak Lambert. Odłożyć na bok ideały, takie jak sprawiedliwość dla troli i pomyśleć o pieniądzach. Wiedziałem, że pani czarodziejka mnie zrozumie. A ja? Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem odnalazłem Jen. Niezmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym Umo. No, Uma? Długa lepiej historia. Nie gadać. Jeździłem za Cili, do Velen, na Skellige. W Nowigradzie ratowałem Jaskra. Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych Nowigradu i chędożenia. Co u Triss? Co u Triss? Uuu. Przed chwilą mieliśmy romansik, a tu o Triss? Sobie radzi. Triss radzi sobie. A jak jej blizny posodeń? Znikły już? Lambert, to już nie jest śmieszne. Dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Yennefer, co chcesz zrobić z Umą? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz. Jest po północy. Poddam go próbie traw, ale tylko... Że co, kurwa? O kurda. Dobra, grzeczniej. Grzeczniej. No nie. Czy ty słyszałeś, co tak? Drugi raz prosić nie będę. Przepraszam bardzo. Chcesz z niego zrobić wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo... Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Ciekawe.
Żeby przywrócić umie dawny kształt, trzeba wpierw... Jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją uformować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby. Jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w Wiedźmina. Aha. Jaka jest szansa, że Uma przeżyje? Niewielka. Ale nie mamy innego wyjścia. No chyba, że Vesemir go odczaruje naparem z szaleju. Żebyś się nie zdziwił. Staruszek swoje wie. To będzie pierwsza próba od lat, od dekad. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane. I tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji Wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów, a teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? Mnie, ale zagryzka się skończyła. Geralt, skoczyłbyś do kuchni? Mm. Co ty? Panowie, korzystając z okazji, miło się piło. Zwłaszcza z Lambertem, ale pora późna. Nie no, fajne były imprezki. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień. Oj, wątpię. Czy my wstaniemy? Nie posłuchał? Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę. Ale wpierw kolejeczka. Ty stawiasz. Ale kopię po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mewą. Co się patrzysz? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lub. Będą jaja. Ja. Zróbmy coś śmiesznego. Dobra. Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmiesznie. Przystojnie jak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił? Pije do piwa. Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem. Wypij. Dobra, opuszczam. Ten pije. No proszę. Eskel, Eskel, dzicha woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Ja piję. Lambert też. Ale ja. Geralt? Pal licho Lamberta, ale żeby ty? Co by powiedział papa Vesemir? Myślę, że papa Vesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nie mogę. Nigdy w życiu nie... To powiedzmy. Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, ciekawe, co to za twardziel was nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Te, prawdziwy z ciebie druh. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. Jakie jaja to są? Mi tam jest ciepło.
przecież on zawsze był zmarzluch. Pamiętasz tę zimę 15 lat temu, jak śnieg leżał do Beletej? Siedział owinięty kocem przy kominku i rzucał kurwami, jak tylko zaczynało sypać. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol, powiadam wam, jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać panny. Co jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do dziemej. Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i krotochwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebiot dziadek, nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź pole. No nie. Poleję ci, Eskel, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w gipsie. To co chodziło z tą samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem, więc spróbował po swojemu z rybacką siecią, no. I pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku Mazur. Piękna historia. Z morałem. Ta, jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Dobra, zmieńmy temat. Oczywiście. Jeszcze byś mi musiał przyznać rację. Nie mądrzy się, tylko polewaj. Ale walą, no nie. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem. Poza grychę. No dobra. To ja idę. Kuchnia w tamtą tą? Świetne sceny. Wow, lubię cię, wiesz? Ej, dawaj to. Lambert, chłopie, muszę ci coś powiedzieć. No? Potrafisz być kawał świni, ale ja cię, chłopie, kocham. A ty jesteś bufon. Ale kurwa, w ogień bym za tobą skoczył. Chodź no tu, bracie. No jazda. Cholera, potłukła się. Dobrze, że pusta. Ej. A gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był Jakobem? Za mną w sukurs! Ja się kręcę, ale teksty idą. Ale jestem nawalony. Ślady są. Eskel, pijaku! Rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, on się chyba pożygał. Ja cię kręcę, ale jaja. No dobra. Muzyka nawet ucichła. Eskel! Hop, hop! Tam gdzieś polas. Eskel, pijaku! Wyłaź! Ja. Najlepsza impreza na razie. Na dwór poszedł? Ej! Słyszałeś? Coś jak... dyszenie rannej wiwerny. Cholera. Znaczy do chyba sobie... coś zrobił. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się, bracie. Idziemy. Leży tu. Jakie jaja. Eskel. O, patrz, tu jest. Razem z wiernym dzwoneczkiem. Ej, Eskel, pobudka.
Co? Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy. Co się stało? Wstawaj, idziemy pić. Ej, no i spokój się, Bożyna. Zawsze się tak kończy, jak chlejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza jedną. A jej lepiej nie budzić, wiesz. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Pomyśl. Włączymy megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co by na to? Ja cię kręcę. Ej, dobra, jedziemy. Lambert, ty co masz łeb? O, pewnie, że mam. To jak, wzywamy lożę czarodziejek na imprezę? Ja. To jest! Wzywamy, kurwa! O, ja cię kręcę. Dobra, jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwizna. No to dawaj, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy... że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy Yennefer. Tam są jej torby. Co? Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzy się, bo tak ci zasznuruje gorset, że się zesrasz. Dobra. Wbijamy. Nie marudź, Eskel. Wbijamy się fa-fa, fa-la, fa... O. Faza łaszki. O, właśnie. No dobra. Ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Nie no, ale jaja tu są. Ale zwiozłaś szpargał? Można by pomyśleć, spodnie i Nefer. Nie strasznie. Załóż spodnie. To jest tu? A tu. O, no, tak, zajebiście. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Ta. Jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie, a ja już? Nie pasuje ci do karnacji. Aha, tylko spodnie. Cholera, Eskel. Masz talie osy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Co dobra. Za impreza? Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil blede do in hokus pokus sare mare arce blatana. What? Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stróż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! Na kiblu. Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już. O, następnego poranka. Ale bomba. No i leżę w gaciach. Zaraza. Co za sen. No i trzeba się ogarnąć, bo tam tą umę będziemy odczarowywać. Widzę, że wszyscy już na nogach. I cuchną jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Spierzę się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy. Udało ci się coś ustalić? Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się umie. I zauważyłem, że w chwilach... no jak to powiedzieć... ograniczonej świadomości zachowuje się inaczej. Kiedy Uma zasypiał, budził się
Było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To siedź cicho. Dziękuję. I przepraszam za wcześnie. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobimy z Umą? Tak. Nie? Niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. To co? No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważyć eliksiry. O, ciekawe czemu. Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? Geralt, ty zrobisz eliksiry. Proszę, tu są receptury. A ty, Eskel, weź bimber. O nie, po wczorajszym to... Bimber. I zdezynfekuj narzędzia. A. No, raz, chłopcy.